prawem i lewem. Tak jest. I oddaję głos panu Januszowi Kawieminkę. Proszę bardzo. Ja mam pytanie. Czy ja dobrze usłyszałem, że jestem na Wydziale Prawa? Na pewno? Na 100%. O, to fajnie, bo to jest duża radość, bo do tej pory, gdzie nie byłem w Polsce, to byłem na Wydziale Prawa i Administracji. Otóż nazwa Wydział Prawa i Administracji to tak jak Wydział Ochrony Środowiska i Uboju Trzody Chlewnej mniej więcej. Pomysł. Już właśnie 40 lat temu tłumaczyłem, że jest Wydziały Prawa i Wydziały Administracji powinny być trzymane na dwóch odrębnych kampusach, a na dwóch końcach kampusu uniwersyteckiego, i studenci opiologii powinni spotykać, żeby się nie pozarabiać wzajemnie. Otóż nie ma większego wroga prawa niż administracja. Cała dzieje naszej cywilizacji, pisanej przynajmniej cywilizacji, są to dzieje walki administracji z prawem. Jak ktoś wam mówi sprawiedliwość społeczna, to kopa w dupę i won, bo nie ma co z facetem rozmawiać. Ten człowiek was namawia do niesprawiedliwości. Sprawiedliwość społeczna oznacza, że coś się komuś należy za przynależność do klasy społecznej. O ile wiem, na sądzie ostatecznym będą zasady sprawiedliwości zwykłej, a nie społecznej. I za przynależność do grupy społecznej nie będzie punktów dodatkowych, ani ujemnych, ani niczego takiego. Żyjemy w dziwnym okresie, kiedy prawo przestało działać, przestało być prawem. Bo co jest istotą prawa? Jak mówi Fryderyk Bastiat, prawo to jest coś więcej niż rządy arystokraty. To są rządy przodka arystokraty. Znalazłem mowę tronową króla Mikołaja I. W tej mowie było na temat podatków jedno zdanie, które brzmiało tak. Materia podatkowa nie znosi nieustannych zmian. Dlatego sprawę tę zbadamy dogłębnie i po roku wydamy decyzję, której już nie będziemy zmieniać. Zawiadam Państwa, że od powstania III Rzeczpospolitej ustawy podatkowe zmieniono 1368 razy. Dzisiaj w ogóle, jak już mówiłem, nie ma prawa, bo nie ma żadnej różnicy między dekretem Stalina, nie ma żadnej różnicy między takim systemem, a systemem, w którym na przykład pan Kaczyński, dla ustalenia uwagi, a to może przyjmuje dobrze pan Tusk, pan Kaczyński postanowi, że trzeba coś tam, pan Ziobro to ubiera formę ustawy, na drugi dzień większość, którą w tym momencie załóżmy posiada PiS, to uchwala i wchodzi na drugi dzień w życie. Czym to się różni od dekretu? Ja uważam, że w państwie muszą działać dwie podstawowe zasady. Pierwsza to jest praworządność, druga warunek to jest wolny rynek, czyli rząd się nie wtrąca w gospodarkę. Dwie ustawy rocznie to jest maksimum, co można znieść w normalnym państwie. Władza podatkowania to władza niszczenia. Władza podatkowania to władza niszczenia, dlatego prawo powinno bardzo starannie uniemożliwiać rządzącym nakładanie podatków. Jak to przewidywał Kodeks Śląski z XIII wieku. Bardzo proste. Najstarszy syn dzieli majątek na równe części. Punkt drugi. Synowie poczynając od najmniejszego wybierają. Koniec problemu. Musiał podzielić porówno, bo inaczej dostał na końcu najmniejszą część, prawda? Nie trzeba żadnych ekspertyz. Trzeba niczego. Tylko wtedy prawnicy tracą, że tak powiem, zajęcie, ale to naprawdę działa. Dzisiaj żyjemy w stanie wiecznego bałaganu prawnego, gdzie nikt nie jest pewien dnia ani godziny, nikt nie wie, jakie będą ustawy. Myśmy naruszyli podstawową zasadę stabilności prawa w stabilności stosunków społecznych. I skutki tego są koszmarne. Jeżeli nawet pan, jego ekscelencja Bronisław Komorowski, człowiek, którego decyzje wpływają na losy Polski za 30, może i 50, niektóre jego weta czy tego wpływają, ten sam człowiek jest uważany przez ustawodawcę za kompletnego idiotę, który nie potrafi podjąć decyzji, czy ubezpieczyć, czy nie. On musi się ubezpieczyć, dla jego dobra oczywiście. Ameryka była kiedyś wolnym krajem, obecnie wolnym krajem są Chiny. Stany Zjednoczone są krajem faszystowskim już w tej chwili. Zupełnie. Pokazywał nam main executive building i mówi, widzi pan, panie Januszu, wszyscy urzędnicy federalni lat temu 120 mieścili się w tym jednym budynku. Dziś tego jest 1,5 miliona i nawet Reagan tym czerwonym pijawką nie może dać rady. Czasy się zmieniły i socjaliści z triumfem podkreślają, że nawet w USA, prawda, panuje socjalizm, to święta prawda.
socjalizm jest obecnie budowany w najwyżej rozwiniętych krajach Zachodu i został uprzednio spróbowany na podludziach tam z Europy Wschodniej, Rosji i czymś tak. Socjalizm jest to ustrój niewolniczy. W ustroju niewolniczym jest logiczne i słuszne, że właściciel niewolnika decyduje o tym, czego się uczy syn niewolnika, bo ten syn będzie pracował nie na swojego ojca, tylko na pana. Więc jest logiczne, że to pan decyduje o tym, czego się kształci syn niewolnika. I tak właśnie dzisiaj ma. Państwo opiekuńcze włazi mackami wszędzie i powtarzam, rządzi już nie prawo, a administracja. Prawo zostało sprowadzone do grudki błota. Jak to się dzieje z nimi ustawami w Brukseli, to mówi, to wie pan, to jest tak, że jak pierwszy się obudzi akurat komisarz liberał, weźmie ustawę, weźmie tam jakiś tam temat, to to rozstrzygnie liberalnie. Jak się pierwszy obudzi socjalista, to rozstrzygnie socjalistycznie. Tego nikt nie wie. Mamy lewo, a nie prawo. Głównym zagrożeniem dla wolności na czasach są właśnie tyrania większości. Niestety jakość ustaw jest przerażająca, bo rządzi motłoch. Rządzą ludzie, którzy nie należy powierzyć nawet rządów PGR-u. Rządzi większość. I absolwent wyższej uczelni, który jest zwolennikiem demokracji, jest dla mnie... Nie powinien dostać dyplomu uczelni. Po 100 latach tresury, udało się ludziom wbić w głowę, że demokracja jest czymś dobrym. Nie żyjemy w państwie prawa, żyjemy w państwie bezprawia, w państwie lewa. Istnieje tylko atrapa prawa, czyli dekrety poubierane w formę aktów prawnych. Brakuje nam konserwatyzmu pewnego, brakuje nam tego ducha monarchicznego czy republikańskiego, a nie demokratycznego. I mamy do czynienia z tyranią większości, która się musi skończyć katastrofą, tak jak się kończyły wszystkie demokracje na świecie. Kończyły się zawsze tragicznie. To jeszcze nie koniec spotkania. Teraz rozpocznie się ta część, podczas której będziecie Państwo mogli zadawać pytania. Ja tylko jeszcze dopowiem od siebie, jeżeli mogę. Znaczy ja spodziewałem się w ogóle, że będą mówione rzeczy niepoprawne politycznie, a okazało się, że w sumie nic nie było niepoprawne politycznie, bo już te rzeczy, które jakiś czas temu były nieprawne politycznie w sumie, już w chwili obecnej nie są. Mianowicie otwarcie w chwili obecnej niemalże pisze się o tym, że prawo nie jest logiczne. Na przykład o tym, że obowiązują dwie normy sprzeczne ze sobą, tak? No to się widzi gołym okiem, kiedy się patrzy na właśnie konstytucję, która mówi, że jest najwyższym prawem, i na wyrok, na prawo Unii Europejskiej, które też jednocześnie mówi, że jest najwyższym prawem i obowiązuje jednocześnie na mocy tej samej konstytucji, tak? Czyli tu jest ta sprzeczność ewidentna. I też wskazuje się na to, że to jest no już w sumie próba odejścia od logiki dwuwartościowej, przejścia do logiki wielowartościowej, charakterystycznej dla Azji. Dlatego no, konkluzja, że to jest prawo barbarzyńskie, no, z naszej perspektywy Europejczyków jest jak najbardziej uzasadniona. No, od 1 grudnia 2009 jesteśmy już tylko stanem Unii Europejskiej, ale wewnątrz Polski mamy dużą autonomię ciągle jeszcze, przecież pamiętajmy. I rządzi ciągle bezpieka, która utworzyła to państwo w 1988 właściwie roku. Prawna podstawa demokracja. Potem już to rozszerzono, to wszystko, bo to w Atenach to 15% ludności miało prawa głosu. Na wszystko prawo głosu dostały kobiety, dzieci, wariaci, przestępcy. Wszyscy dostali prawo głosu. Z całą absolutną pewnością jesteśmy w tej chwili w fazie ochlokracji i tylko czekamy, żeby ktoś przyszedł i zaprowadził jakiś porządek, bo naprawdę ciężko się tu w tym żyje. Przez naród. Ja rozumiem nie dzisiejsze przypadkowe społeczeństwo, tylko rozumiem naszych przodków, nasze dzieci, wnuki, prawnuki. To jest naród. Bo ja dbam o naród, a nie o dzisiejsze społeczeństwo. Przypominam, że narodowcy, czyli Edward Taylor przede wszystkim, czy profesor Rybarski, no, Adam Heidel, to wszystko byli liberałowie gospodarczy. Czy to będzie Hitler czy Kwaśniewski, to będzie tam Ganz egal. Nie ma to szczególnego znaczenia. Kapitalizm już dawno zdechł. W Europie, w krajach w kształcie białego człowieka. Nie ma kapitalizmu. Ustawy skutecznie uniemożliwiają konkurencję. Ja chcę mieć kapitalizm, to są kapitaliści, a nie jacyś tam menedżerowie. Zapraszam nawet mówiąc na kongres Nowej Prawicy na 16 kwietnia do sali kongresowej. Przyjmujemy salę kongresową po komunistach. No i po palikocie.